Cześć wszystkim, z tej strony Iza Głęboka Świadomość. Witam wszystkich gości na kanale i na profilu Głęboka świadomość i dzisiaj moim gościem jest Jarosław Stadnik. Witaj Jarek. Cześć, cześć, witajcie. Cześć. Myślę, że śmiało można powiedzieć o Jarku, że to jest jeden z największych specjalistów w Polsce związanych z konopiami. Z rynkiem CBD i wykorzystania konopi siewnych. Jarek jest właścicielem marki biochem.pl oraz portalu medycznamarihuana.com. I w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie mówić o tym, jak wykorzystać konopię jako środek leczniczy w medycynie naturalnej, ale nie tylko. No, i właśnie pierwsze pytanie do ciebie, Jarku. Słowem wstępu też dla naszych widzów, żebyś przedstawił siebie bardziej i Twoją historię, w jaki sposób temat konopi siewnych, przemysłowych pojawił się w Twoim życiu. Mhm, Okej, okay. ja na chwilkę mikrofonik przejmę dosłownie, ale to na chwileczkę może największym znawcą konopi nie jestem, ale jednak te 6 lat na rynku, jeśli chodzi o medyczną marihuanę, głównie to zrobiło swoją robotę. I w moim przypadku to sytuacja wyglądała tak, że po prostu ze względu na chorobę, którą zdiagnozowano u mnie w 2018 roku dotyczącą wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, przepraszam, w 2008 roku, no to spowodowało to, że zająłem się między innymi konopiami w medycynie i w przemyśle, ale o tym to może za chwileczkę. Tak, i jako właściciel marki Biochemp dystrybujesz produkty CBD. CBD to jest skrót od kanabidiolu i też dla słuchaczy, którzy pierwszy raz być może słuchają dzisiaj informacji o konopiach, czy mógłbyś opowiedzieć coś szerzej: czym cannabidiol jest i dlaczego ostatnio zrobiło się o nim tak głośno? Mhm, jasne, ogólnie z kanabidiolem, czyli z CBD to jest mniej więcej taka historia, że jakieś 5-6 lat temu ogólnie CBD zostało bardzo mocno wypromowane, jeśli chodzi o głównie przez Stany Zjednoczone, przez taką markę Charlotte's Web i nie tylko, w przypadku takiej historii dziewczynki z padaczką, gdzie CBD z konopi przemysłowych mega niesamowite rezultaty osiągnęło. Ja z perspektywy takiej dziennikarskiej, jako redaktor naczelny medyczny Marihuana Komi, ten właśnie właściciel od niedawno, od dwóch, trzech lat, marki Biochem, którą tutaj budujemy, wspólnie z przyjaciółmi, zaobserwowałem po prostu taki trend na całym, tak naprawdę, świecie, jeśli chodzi o wielki comeback konopi przemysłowych, ale też i konopi indyjskich, Zresztą tak naprawdę to jest ta sama roślina na, na rynek tutaj europejski i międzynarodowy. I wokół tego tak naprawdę jest mnóstwo po prostu ciekawych bardzo historii z pacjentami głównie, bo okazało się, chociaż tak naprawdę już dawno temu było wiadomo, ponad 100 lat temu było wiadomo, a nawet 500 lat temu było wiadomo, że konopie indyjskie czy konopie przemysłowe mają właściwości medyczne niesamowite, ale ze względów historycznych, ekonomicznych, farmaceutycznych nie tylko one były po prostu, jakby to powiedzieć, bagatelizowane albo spychane na margines pod hasłem ciężkiego narkotyku, co oczywiście tak nie jest. Mhm. Tak, e, Wspomniałeś jedną chorobę, jaką jest pa padaczka le lekooporna. Jednak wiemy, że kanabidiol ma bardzo wiele właściwości, e, dzięki którym można zastosować ten środek jako naturalny preparat leczący wiele schorzeń. E, I z Twojego doświadczenia, ze współpracy z pacjentami, e, z rozmów i z problemami, z jakimi ludzie do Ciebie się zgłaszają, e, jakie są najpopularniejsze zastosowania CBD? Mhm. Może zacznę od tego, że przede wszystkim kanabidoidy takie jak TB, CBD, THC i tak dalej oddziałują na nasz układ neurologiczny i układ endokanabinoidowy, o czym warto wiedzieć, ten układ jest stosunkowo niedawno odkrytym układem i coraz bardziej badanym i ten układ endokanabinoidowy stymuluje i pewnego rodzaju procesy naprawcze i regeneracyjne tylko na całym naszym organizmie, więc to jest bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o w ogóle rozpoczęcie, że tak powiem tematyki w tym, w tym zakresie, jednakże bardzo też temat bardzo obszerny, więc nie chciałbym w niego wchodzić szczegółowo, ale zatrzymując się na kanabidiolu, czy na samym CBD, to w oparciu o te badania, które publikujemy na medyczna-marihuana.com praktycznie trzy artykuły w tygodniu i tak jak mówiłem już sześć lat prowadzimy tego rodzaju edukację i informacje. Tłumaczymy różnego rodzaju artykuły zagraniczne, polskie nie tylko ze, ze świata konopi i medycyny. Można powiedzieć, że kanabidiol ma przede, przede wszystkim właściwości antyzapalne, przeciwnowotworowe również jak THC, chociaż stosunkowo jeszcze... No, dwa, trzy lata temu mówiono, że CBD nie ma takiej właściwości, ale to nieprawda, ponieważ my sami widzimy po, po naszych pacjentach, po osobach, które się do nas zgłaszają, mhm. do też lekarzy, gdzie przekierowujemy pacjentów do lekarzy, że lekarze też powolutki, powolutku potwierdzają swoją praktyką europejską i polską, że kanabidiol też ma takie właściwości antynowotworowe. Można powiedzieć, że no, jest wszechstronnie działający w zakresie neurologicznym, anestezjologicznym, immunologicznym, odpornościowym i nie tylko. Mamy tutaj tak, nowotwory, padaczki, stany depresyjne, stany lękowe, problemy z układem pokarmowym, tauret, schizofrenia, Napada, napady, napady paniki, no i tak naprawdę wiele chorób cywilizacyjnych, mhm. głównie u, u podłoża neurologicznego, mhm. ale nie tylko. Tak, myślę, że tutaj warto będzie wspomnieć też o tym, ponieważ teraz się skupiliśmy na CBD głównie, a w konopiach jest bardzo wiele innych substancji, które też mają korzystny wpływ. I właśnie czym się różnią pre preparaty, powiedzmy, zawierające wyizolowany CBD? od takich, gdzie można też skorzystać na przykład z terpenów czy flavonoidów. I dlaczego? I lub kiedy warto sięgnąć po taki produkt, a kiedy taki? Mhm, no to jest też dosyć obszerny temat, ale bardzo istotnie. słuchajcie, ponieważ niestety na rynku polskim i europejskim jest mnóstwo bullszytu za przeproszeniem, badziewia i tak dalej, więc można spotkać dużo produktów, olejków, ekstraktów, suszów i tak dalej, albo nakrapianych, albo na krysztale CBD, albo po prostu naprawdę w dziwny sposób produkowany, więc warto zwrócić na to uwagę. Ogólnie mówi się powszechnie już od wielu lat, że pełne spektrum z kanabinoidów, czyli tyle, ile roślina dała, czyli CBD, THC, CBD, CBDN, CBDV i tak dalej formy kwasowe, aktywne, terpeny, flanowoidy, właśnie substancje lotne i tak dalej tworzą pewnego rodzaju Niesamowitą strukturę do leczenia wielu właściwości, wielu jak gdyby, chorób, i żeby to zweryfikować, to prawdę mówiąc, nie jest to takie proste. Najczęściej to są badania laboratoryjne, ale te badania laboratoryjne też czasami pokazują i przykłamują pewnego rodzaju informacje. Więc ja osobiście jako też pacjent medycznej marihuany od paru lat i jako też osoba, która stosuje czasami rekreacyjnie, chociaż bardzo już rzadko, a czasami właśnie medycznie, na różnego rodzaju moje tutaj jeszcze od, nie da, yy, jeszcze od, od kiedy do kiedy e, jakieś tam problemy zdrowotne na no, uspokojenie, to zwracam przede wszystkim uwagę na rekomendacje. To jest bardzo istotna sprawa, czyli czy dany produkt powiedzmy e, faktycznie działa czy nie działa, czy ktoś go z moich znajomych próbował, czy sam go próbowałem i oddziaływał na mój układ neurologiczny, bo tak naprawdę po CBD czuć już po paru minutach dobrej jakości, że człowiek się robi taki bardziej uspokojony, mhm. sfokusowany, prawda, ciśnienie się obniża i tak dalej, i tak dalej. Po przyjęciu na przykład jednej kropelki olejku pod język po pięciu minutach on już wchodzi nasz układ neurologiczny. Kolejny aspekt to jest też ym, przede wszystkim doświadczenie, czyli i wiedza, i ilość lat na rynku tak? funkcjonowania danej firmy i czy dana firma ma telefon, tak? czy dana firma ma adres, czy jest zarejestrowana yy, w Polsce czy za granicą, prawda? z jakich upraw korzysta, czy te uprawy są eko, bio i w ogóle, czy są badane na pestycydy metale ciężkie i innego rodzaju, na przykład pleśnie. Tak? Więc to jest mnóstwo tak naprawdę elementów, na które warto zwrócić uwagę, ale myślę, że rekomendacja i sprawdzenie na własnej skórze w cudzysłowie jest najlepsza. Przemu. Tak, i tutaj też już zahaczyliśmy o taki temat, o który też chciałam spytać, bo wspomniałeś o tym, że CBD można odczuć już po kilku minutach od zażycia, że jeżeli mamy do czynienia z dobrej jakości produktem, to faktycznie jakiś efekt psychofizyczny możemy odczuć. No i z jednej strony mówi się, że CBD jest niepsychoaktywne, że jest to właśnie dlatego w pełni legalny produkt nie zawierający THC. A gdzieś w internecie też można spotkać, a także rozmawiając z ludźmi właśnie, że jednak ten efekt jest. No i jak to jest właśnie z tą psychoaktywnością CBD? Mhm. Psychoaktywność CBD jak najbardziej występuje, mało firm o tym ogólnie mówi, mhm. tylko że to nie jest psychoaktywność na poziomie THC, czyli nie czujemy się jak na haju, prawda? Nie mamy pamięci kró krótkotrwałej, upośledzonej przez parę minut czy przez parę godzin, nie mamy powiedzmy problemów z motoryką, z poruszaniem się, prowadzeniem samochodów i tak dalej. Ale ta psychoaktywność występuje, ponieważ w naszej strukturze neurologicznej, w naszym samopoczuciu dużo się tak naprawdę zmienia. Tak? tak jak mówię, jest to uspokojenie, jest stymulacja serotoniny dopaminy. Człowiek po prostu wyłączane są przez pewien czas, około powiedzmy od 2 do 4-6 godzin głupie dziwne myśli, myśli depresyjne, myśli samobójcze. Mam to posprawdzane na wielu tak naprawdę pacjentach i nowych moich przy, przyjaciół, którzy mieli tutaj czy mają czasami problemy z alkoholem albo innymi substancjami, że te myśli są po prostu niwelowane. Więc ta psychoaktywność jest jak gdyby odwrotnością do, do THC, tak? Mhm. Bardziej człowieka uziemia, uspokaja, gruntuje, fokusuje, prawda? Obniża właśnie ciśnienie i reguluje wiele innych mechanizmów, o których tak naprawdę my jeszcze do końca nie, nie wiemy. Mhm. Mhm. Tak. I. Y y y jeżeli na przykład ktoś chce rozpocząć taką kurację CBD, to jak powinien w ogóle podejść do, do, do tematu? Bo na rynku mamy dostępne na przykład takie preparaty, które mają 3% powiedzmy CBD, a są też pasty no, sięgające stężenia tych kanabinoidów nawet do 50% CBD. No i tu można już tak na logikę stwierdzić, że to są dwa całkowicie inne preparaty do zupełnie dwóch innych przypadków. No i właśnie jak tutaj znaleźć to rozeznanie, w jaką stronę pójść i który produkt można kiedy stosować. To jest bardzo indywidualna sprawa. My osobiście zawsze zachęcamy do, do kontaktu przez live chat, telefon, mamy tutaj konsultacje już od niedawna lekarskie również ze specjalistami, więc można się zapisywać na konsultacje i bezpłatne, i płatne, i tak dalej, telefonicznie, mailowo właśnie przez live chat. A jeśli chodzi o stężenia, to sytuacja wygląda tak, że tak naprawdę stężenie stężeniowi nierówne, więc ja bym nie, nie zwracał uwagi za bardzo na, na procenty, bo to są raczej takie chwyty troszeczkę marketingowe, powiem Wam szczerze, żebyście byli, mieli łatwiej w rozpoznaniu się po prostu, mm -hmm. o co chodzi, jeśli chodzi o, o mocy danego produktu, ale, a tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na ilość miligramów w danym produkcie, nie tylko kanabidiolu, ale też innych yy, substancji, z tym, że tak jak mówię, no to już jest dosyć złożony temat, więc yy, najlepiej się po prostu skonsultować z odpowiednimi osobami, mm -hmm. skorzystać z naszych porad, bo mamy już paroletnie doświadczenie, mamy sprawdzone produkty, i przede wszystkim muszę też powiedzieć, że no 5% olejek na rynku nie będzie równy 15% olejku. Nasze olejki nie, nie, nie zachwalając ich niesamowicie jak, ale naprawdę są niezłej jakości, e, pobijają nie jeden produkt na rynku, który ma niby 30 czy 50%, mm -hmm. tak, a mają stężenie 5%, więc to ja osobiście na to bym nie zwracał uwagę, tylko raczej przede wszystkim sprawdził na samym sobie i zobaczył, porównał po prostu, jak to oddziałuje na nasz organizm. Poza tym też każdy ma troszeczkę inne m, predyspozycje. Tak? Niektórzy zależywają pewnego rodzaju leki, które blokują. Zazwyczaj to są leki, leki antydepresyjne albo neurologiczne, więc mogą blokować tego rodzaju kanabinoidy i wtedy konieczna jest konsultacja, żeby nie doszło do jakichś interakcji niepożądanych. Czasami jest tak, że są użytkownicy, którzy często korzystają z konopi, tak? rekreacji indyjskich, więc oni potrzebują większych dawek CBD, żeby one po prostu mogły się tam do, nasycić. A czasami jest też tak, ale to jest bardzo mała jak gdyby ilość populacji na świecie. Naprawdę to jest ułamek procenta, gdzie kanabinoidy z jakichś powodów nie działają po prostu, nie? Ale to, to się rzadko zdarza. No to tak jak właśnie mówiliśmy warto zwrócić uwagę nie tylko na stężenie preparatu, ale też na to, z jakiej odmiany został wyprodukowany dany preparat. Bo też były takie badania, które wykazały, że preparaty na przykład z jednej odmiany, zawierające więc większe stężenie terpenów czy flawonoidów, okazywały się mieć inne właściwości niż produkt o dokładnie takim samym stężeniu, ale z innej odmiany. I tak naprawdę, czy taki przeciętny konsument w Polsce jest w stanie w jakiś sposób zweryfikować, z jakiej odmiany został preparat dany, wy, wykonany, lub czy to były. Konopie uprawiane w Polsce czy w, w innym kraju, bo wydaje się, że no, no nie są to jakby powszechnie też podawane informacje często. No tak, nie są podawane informacje, bo to jest jak gdyby też pewnego rodzaju, no może nie nowość, ale wiedza, która jest niełatwa do, do wykonania w praktyce, to jest jedna rzecz, z różnych względów i politycznych, i, i prawnych, i ekonomicznych, i wiedzy, i tak dalej, i tak dalej. Tu na pewno przoduje, ale to ze względu na wieloletnie już doświadczenie Izrael i Kanada, ale oni są do, przed nami spokojnie i przed całą Europą 20-30 do 30 lat do przodu, tak? Więc oni mają genetykę swoich roślin, mają swoje uprawy narodowe, mają doświadczenie, mają po prostu możliwość stosowania tych konopi indyjskich w szpitalu, tak więc oni to wiedzę mają, ale oczywiście to wiedzą się tak łatwo nie, nie, nie podzielą i na pewno genetyką również nie. Jeśli ktoś szuka takiej dogłębnej wiedzy i chce zwracać na to mocną uwagę, no to oczywiście warto zapytać producenta, dystrybutora czy, czy rolnika, jaka to jest odmiana, poprosić o badania, prawda, badania na terpeny, flanowoidy, na metale ciężkie, na kanabinoidy, żeby sobie to mniej więcej zweryfikować, ale tak jak mówię, no to już jest takie dosyć specjalistyczna wiedza. Oczywiście to, co mówisz odnośnie tych badań i różnych artykułów mówiących o tym, że dana, mówiących o tym, że dana odmiana jest bardziej na, na taką jednostkę chorobową, y, y, przydatna, a na inną jest inna, to, to jest to prawdą, prawdą, ale jednakże z naszego doświadczenia i z obserwacji, z doświadczeń pacjentów wynika to, że, że niezależnie jaka to jest odmiana, po prostu kanabinoidy THC czy CBD czy CBG mają bardzo podobne właściwości działania i bardzo podobne benefity przynoszą, tak? tylko że po prostu dana odmiana może być bardziej dla człowieka, nie wiem, danego pacjenta przyjemniejsza, tak a druga może być bardziej uciążliwa, tak? bo trzeba pamiętać, że konopie przede wszystkim dzielą się na satiwę i indykę. Indyka to jest taka bardziej medyczna, introwertyczna, bardziej taka w głąb, osadzająca na ziemi, a satiwa jest bardziej kreatywna, radosna, wesoła i to jest podstawowa jak gdyby różnica. Mhm. Oczywiście na konopie indyjskie, konopie przemysłowe, chociaż tak naprawdę to są te same konopie, a różnica jest mniej więcej przyjęta w ten sposób, że przemysłowe posiadają poniżej 0,2 THC, więc są dopuszczone do obrotu normalnego, jeśli chodzi o uprawę rolniczą na przykład, tak? Nie mają właściwości za bardzo psychoaktywnych, jeśli chodzi o THC, bo THC jest na bardzo niskim poziomie. Natomiast konopie indyjskie, czyli tak zwana medyczna marihuana, tak powszechnie uznawana i określona przez wiele lat w Polsce, no to to jest to THC powyżej 0,2, czyli stężenia powiedzmy 6, 5, 10 do 22%, Procent dostępny w tym momencie na receptę w aptekach. Dobra. Chciałabym jeszcze poruszyć taki temat, jak status prawny medycznej marihuany w Polsce. Bo jakiś czas temu zostało to też tak dość szeroko ogłoszone, że w Polsce zalegalizowano medyczną marihuanę. Ale co tak naprawdę się stało wtedy? No, dużo się tak naprawdę stało, ponieważ wieku, to czy nie wieku tylko w wyniku walki sześciu, siedmiu lat dotyczących właśnie dostępności do w ogóle konopi indyjskich w Polsce legalnych. Stało się to, że w 2017 roku 1 listopada zostało to zalegalizowane od dziwa za czasów tutaj Prawa i Sprawiedliwości, ale jednakże tutaj no, ogromny wpływ wywarły media i pacjenci, i kilku polityków i oddolne ruchy inicjatywy społeczne i zmieniło się to, że no, co prawda dopiero po dwóch latach służb w postaci konop indyjskich sprowadzane z Kanady, w tym momencie dwóch dystrybutorów Aurora oraz Spectrum Therapeutics, Pojawił się w polskich aptekach. Nie ma go oczywiście strasznie, jakoś mega dużo, ale co każda dostawa są, są te dostawy zwiększane. No i dzięki temu pacjenci mają jakąś alternatywę w stosunku do np. chemioterapii, radioterapii czy wielu innych niedziałających czy, wynik czy powodujących wiele, wiele efektów ubocznych farmaceutyków chemicznych. Tak? Więc no, no dużo się tak naprawdę zmieniło. Zresztą to już tak no jakby nie patrzeć, słuchajcie, jest czas, prawda? My jesteśmy 20, 20 czy 25 lat do tyłu za Kanadą. Oczywiście Polnie ma co Polski porównywać do Kanady, tak, ale, ale no już czas, żeby wiele rzeczy w Polsce się pozmieniało. W większości krajów w Unii Europejskiej status medycznej marihuany już jest w jakiś sposób uregulowany. W tym momencie Czechy się przygotowują do pełnej legalizacji, więc jeśli partia tzw. piratów dojdzie do władzy w Czechach, no to będą mieli tam w pełni legalną, a nie jak do tej pory tylko zdepenalizowaną konopię indyjskiej i również Niemcy, tak więc zobaczcie, co się dzieje u naszych sąsiadów i zobaczymy, kiedy to się zadzieje u nas. tak. W tym momencie status medycznej marihuany czy konopi indyjskiej w Polsce wygląda tak, że jest tylko dostępny na właśnie na receptę w obieku farmaceutycznym jako surowiec farmaceutyczny. Nie Niestety w kwocie 59 zł za gram, gdzie, gdzie pierwsze kwoty to były około 80-90 zł za, za gram dla porównania na czarnym rynku, średnia kwota za gram to jest około 30-30 zł, 30 zł no więc jest bardzo dużo jeszcze do, do, do zmiany w tym, w tym zakresie. Brakuje ekstraktów, ale z tych wiadomości, które ostatnio otrzymałem. Od przedstawicieli firmy, między m.in. Aurora Ekstrakty w Polsce niedługo się też pojawią mhm. e, i będą wykonywane w, w dwóch I, Jako legalne produkty. Tak, jako legalne produkty przetwarzane jest właśnie surowca z surowca farmaceutycznego, mhm. dostępnego w aptece, w, w oparciu o wytyczne dawkowanie e, przypisane przez lekarza, tak. Mhm. Czy w wyniku tych zmian w prawie, które zaszły w Polsce pacjent może sobie uprawiać w domu medyczną marihuanę i robić to zgodnie z prawem? Nie, nie, niestety, niestety nie, nie ma takiej możliwości i no pojawiały się takie sprawy sądowe, które, które ze względu na to, że pacjenci po prostu nie stać ich na, na, na terapię konopną, legalną, to uprawiali, czy uprawiają konopię w warunkach domowych i są zatrzymywani, na szczęście była jedna taka dosyć ciekawa sytuacja w Polsce w tym roku, gdzie jeden z pacjentów w wyniku i na wniosek policji oraz prokuratury został z, w jakiś sposób zwolniony z kary mhm. za, za uprawę. Jednakże do końca w tym momencie nie pamiętam pełnej treści. Wyroku sądowego, ale to pokazuje, że powolutku już się ta sytuacja zmienia, ale też są sytuacje, które pokazują to, że jednak dalej nawet pacjenci, którzy posiadają i zaświadczenie lekarskie, i receptę, i oryginalne opakowanie z suszem, są zatrzymywani. Są ich przeszukiwane domy, samochody. Czasami lądują na dołku, czyli w areszcie, prawda, na 24 godziny. Więc jest to dalej nie, sprawą dosyć nieprzyjemną i sprawą wymagającą regulacji prawnych. Okej, okay, a co na przykład z konopiami hmm, indyjskimi, ale powiedzmy odmiany medyczne nie zawierające e, THC, a przynajmniej takiej e, ilości, która jest za, zabroniona? Czy już takie, taka domowa uprawa jest zgodna z prawem? Jest zgodna z prawem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, są konopie jedne, tylko one zostały jakoś tam, powiedzmy, sztucznie, politycznie, marketingowo, jakkolwiek PR-owo podzielone, tak, żeby można było mniej więcej rozróżnić. My tu mówimy o po prostu konopiach, które zawierają THC poniżej 0,2%. Można jako nie będąc oczywiście rolnikiem wnioskować o pozwolenie na uprawę. W warunkach domowych może być to trudne, ponieważ no, w domu nie mamy pola, tak, nie mamy Ziemi, musielibyśmy to jakoś uargumentować, tak, że, że faktycznie to jest uprawa na nasze potrzeby. I raczej jest to problematyczne, jednakże jeśli mamy kawałek ziemi, powiedzmy gdzieś na działce, ogródek działkowy, czy pol, kawałek pola, gdzieś tam w gospodarstwie, no to jak najbardziej możemy wnioskować do gminy o pozwolenie na, na uprawę. Tak, bo wiesz, pytam o to dlatego, bo mm, wiele osób, które korzy korzystają na przykład z CBD jako alternatywy dla środków psychotropowych, na przykład na stany lękowe. E, ja też jestem przykładem takiej osoby, która w pewnym momencie no, zrezygnowałam ze środków far farmakologicznych, a bardzo dużo zawdzięczam właśnie CBD. Czy działanie takie relaksujące, nasenne, to naprawdę efekt jest bardzo odczuwalny. E, jest to świetny sposób na to, żeby sobie w, w takich stanach cięższych, jednak patrząc na to, ile różnych produktów teraz pojawia się na rynku, i że faktycznie jest takie zjawisko, że pojawiają się produkty, gdzie są dodawane syntetyczne kanaminoidy, to też no, powinniśmy w jakiś sposób zwrócić uwagę na to, czy jednej chemii nie zastępujemy inną, bo tak naprawdę. Nikt nie wie w jaki sposób te syntetyczne kanabinoidy będą działać na przykład w perspektywie 10-15 lat, bo to są nowe produkty na rynku, tego nie, nie wiadomo jeszcze jaki to będzie miało wpływ, no więc jakby bardziej logiczne i bardziej sensowne wydaje się na przykład wyhodowanie własnej rośliny, gdzie mamy dostęp do tego, wiemy co tam jest, no bądź właśnie skorzystanie z takiego preparatu, gdzie mamy pewność. Mhm, tak, tylko to nie jest też taka prosta sprawa, bo uprawa konopi to jest jeden temat, tak? Mhm. Następnie dobranie właśnie gleby, dobranie oświetlenia, dobranie powiedzmy, no nawozów niekoniecznie, ale oczywiście nawozy organiczne jak najbardziej mogą być, to jest też oczywiście czas. Kolejna rzecz to jest pilnowanie, żeby tego THC nie przekroczyło zarodowa, bo w momencie, w będzie kontrola, a może oczywiście taka kontrola się pojawić i będzie przekroczenie, no to w polskim prawie niestety jest to już traktowane jako konop, konopie indyjskie i grozi za to, za to dosyć spora kara. Yy, kolejne rzeczy to jest umiejętność przetwarzania tego. No chyba, że bierzemy to do, ten służb do waporyzacji albo do palenia, no, ale najzdroższą no metodą jest tak naprawdę waporyzacja. Yy, a jeśli chcemy zrobić z tego olej czy ekstrakt, no to mamy kilka metod. Może być to metoda alkoholowa, gazowa, no ale to też wynika w wiedzy, doświadczenia. Oczywiście ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzie uprawiali własne konopie w przywodomowych ogródkach, ponieważ jest to nasza roślina. tak. Wiemy, z czym była uprawiana, czym była podlewana, dbamy o tą roślinę, mamy z nią kontakt, więc to jest całkowicie inna inna, inna relacja energetyczna, jakby nie patrzeć. Ale póki co jeszcze jest to z tym, są z tym związane pewnego rodzaju problemy natury prawnej i policyjnej, które po prostu trzeba wiedzieć, dobrze się zabezpieczyć, aby nie mieć później nieprzyjemności. Mhm. Okej, okay. sporo już powiedzieliśmy o samym CBD i o konopiach siewnych przemysłowych w Polsce, a pojawił się teraz też temat waporyzacji, który bardziej może w odniesieniu już do konopi indyjskich i różnicy właśnie w paleniu suszu konopnego, a waporyzowaniu, bo też na waporyzację pojawił się pewien temat. Trend i właśnie dlaczego jest to lepsza metoda dla niektórych osób. Mhm. No, przede wszystkim dlatego, ponieważ nie są spalane substancje szkodliwe, tak? W momencie kiedy palicie takiego jointa, jointa, czy palicie coś z lówki albo z fajeczki, to doprowadzacie do spalania po prostu drogocennych substancji przede wszystkim, ale też i do uwalniania się substancji smolistych, tak? czy rakotwórczych, jakby nie patrzeć. Więc to jest jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę. Druga rzecz to jest przede wszystkim aromat i smak. Tak, bo waporyzacja nie doprowadza do spalania, tam możemy sobie na przykład w takim waporyzatorze urządzeniu do, te, do waporyzacji ustawić temperaturę powiedzmy od nie wiem, 160 do 220 stopni tak? i dzięki określonej temperaturze będziemy wyciągać określone kadaminoidy, terpeny i ten susz w przypadku konopi, ale nie tylko konopi, bo też można miętę waporyzować i inne zioła. Te terpeny flanowoidy są wyciągane, aromaty, jest po prostu przyjemniejsze działanie, zdrowsze działanie i też bardziej subtelniejsze działanie w przypadku konopi przemysłowych czy, czy indyjskich. Więc to jest przede wszystkim jedna z tych takich podstawowych zalet. Jeśli chodzi o ekonomię, bo często się mówi o ekonomii, że, że w waporyzacji jak gdyby jest większa oszczędność, to osobiście w to bym. Nie wierzył, bo zauważyłem, że niekoniecznie tak jest, że dużo jeszcze po prostu tego suszu gdzieś tam nie do końca jest zwaporyzowanego. Dużo kanabinoidów jeszcze tam w tym zostaje, no ale oczywiście coś za coś, tak? Albo jakość, smak, prawda, i działanie, czystość, zdrowie, albo po prostu ekonomia, czyli, mhm. czyli ilość. Też warto powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, chociaż my tego do końca nie zbadaliśmy, że każda metoda przyjmowania tych substancji oddziałuje na nas inaczej. Inaczej jest całkowicie z lufki, inaczej jest całkowicie z jointa z tytoniem, bez tytoniu z jakąś domieszką, inaczej jest przez jakąś tam filtrację wody, inaczej jest właśnie z waporyzatora, inaczej jak jest w miodzie albo ekstrakcie lub oleju i na koniec w ciastku, tak? To hmm. wszystkie te rzeczy jakby na siebie wpływają, bo jakby nie patrzeć, tam są różne stężenia, różne metody przyjmowania. W przypadku na przykład waporyzacji działanie kanabinoidów trwa od około 2 do 4 godzin, a w przypadku oleju będzie to średnio 4 do 6, a nawet 8 godzin, tak, oddziaływania. Ja osobiście jestem zwolennikiem w przypadku chorób przyjmowania olejów i ekstraktów, bo jednak jest to szybsze, łatwiejsze, bardziej wchodzi w krwioobieg w całą strukturę organizmu. I oddziałuje na nas przeważnie około 6 godzin. Więc na przykład, jeśli ktoś jest na, chory na nowotwory, to my przeważnie zalecamy 3 razy dziennie, co około 4-6 godzin. Dawka docelowa, jaka jest opublikowana w różnych książkach i doświadczeniach, to jest około od 150 do 300 mg CBD na dobę. I fajnie, jakby tam było też THC, ale niekoniecznie zawsze też musi być. Tak? No właśnie. Eee, czyli kiedy stosujemy... THC i kiedy sięgamy po THC, a kiedy po CBD? Rozróżnienia tutaj są takie podstawowe, które są odkryte i już jak gdyby przebadane i określone, to przede wszystkim nie sięgamy po THC w sytuacjach, kiedy występują stany lękowe, depresje, schizofrenie i tak dalej, o zaostrzonym jak gdyby rygorze czy, czy sytuacji, tak? Całkowicie jest inna sytuacja, kiedy jest schizofrenik i już ma wycofane pewnego rodzaju stany maniakalne czy coś w tym rodzaju, czy coś w tym typie, w celu go pobudzenia, ale dawka THC powinna być na bardzo niskim poziomie, około 1-2%. Przeciwwskazaniem też jest do wysokich dawek, jeśli chodzi o THC, w przypadku padaczek lekoopornych, ponieważ większe stężenia niż przykładowo 1% mogą doprowadzać do powiększania się tych stanów padaczkowych, nie tylko. Więc tak mówiąc, y Pokrótce i szybko, to kanabidiol tak naprawdę w każdym przypadku ma, ma działanie właściwe. Może tylko przy osobach, które mają problemy z, z ciśnieniem, zbyt niskie ciśnienie, to trzeba uważać na ciśnienie, ponieważ CBD je obniża, te asystentów znacząco je podwyższa, potem obniża. Więc to jest mniej więcej taki podział. I CBD raczej możemy stosować przy wielu, wielu jednostkach chorobowych, które akurat nie ma za dużo przeciwwskazań, ale z THC już jest całkowicie inna sytuacja. Jest sytuacja odwrotna i my, jeśli już to coś um, zalecamy stosowanie THC, to tylko w sytuacjach podbrankowych i gdzie nie ma innego wyjścia. Zawsze, zawsze zaczynamy od kanabidiolu CBD, a THC wprowadzamy w momencie, w którym to po prostu nie wystarcza. Super tak, no to, to jest bardzo cenna wskazówka, bo wie, wiele osób, które na co dzień korzystają z marihuany też na pewno też palacze wieloletni też często doświadczyli tego, że w nadmiernej ilości spożywanie THC może w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić na przykład do wydobycia jakichś stanów lękowych i że no tak jak do każdej innej rośliny, która ma właściwości psychoaktywne, tak samo do marihuany, trzeba podejść na pewno. Szacunkiem dużym, no i też nie bagatelizować y, potęgi i mocy tej rośliny. No oczywiście, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach ta roślina jest co najmniej czterokrotnie mocniejsza, słuchajcie, w latach 60. -tych, 70. -tych, no to było stężenie w granicach 3-6% THC. Teraz mamy w granicach w aptekach i nie tylko na czarnym rynku od 15 do 22%. tak, Pojawiają się jeszcze daby i ekstrakty, które mogą mieć do 80%. A to, to już są mo mocne podróże, tak? Już podróże bardziej rytualne, energetyczne i nie tylko w głąb siebie. I trzeba mieć naprawdę być dobrze w sobie osadzonym, żeby coś takiego przeżyć na sam, sam te trochę nabinolu Całkowicie inaczej ta podróż wygląda i moc, jeśli do dołożymy tam kanabidiol, więc no, tak naprawdę też już od dawna odkryto, w 1937 roku pojawiła się taka książeczka na temat, wazie, na temat właśnie wierzeń konopi w wierzeniach i tradycjach ludowych. I tam są opisywane między innymi nadużycia dostosowane przez różnego rodzaju ludy w różnych częściach świata haszyszu, czyli właśnie żywicy konopnej mocno skoncentrowanej. I przede wszystkim pierwsze takie objawy po długotrwałym długo stosowaniu, no to były problemy z zasypianiem, nerwice, właśnie zaburzenia lękowe, no wszystkie takie aspekty bardziej natury psychicznej niż biologicznej, bo ze strony takiej biologicznej no to jest udowodnione i już dawno przebadane, że tetrahydrokanabinol, czyli THC ma działanie przede wszystkim antynowotworowe, czyli doprowadza komórki do, do apopstazy i dzięki temu znacznie łatwiej i szybciej można wyprowadzić człowieka z dosyć poważnych jednostek chorobowych, najczęściej, najczęściej stosowanych, Niestosowanych, ale stosowanych, ale stosowanym THC w przypadku nowotworów to są właśnie glajaki czwartego stopnia, nowotwory jelita grubego, ale tak naprawdę wszystkie jak gdyby tutaj moim zdaniem typy nowotworów, bo, bo to jakby wszystko się rozbija tak naprawdę o komórki. Tak więc tutaj nie ma, nie ma żadnego, żadnego moim zdaniem większego problemu. Do tego dochodzi przede wszystkim oczywiście dieta i, i terapia, bo bez tego to tak naprawdę ani rusz. Mhm. E, tak, i jeszcze mm, z takich praktycznych kwestii, e, bo zakładam, że nadal niewielu lekarzy w Polsce w ogóle ma świadomość na temat zastosowania medycznej marihuany i też może nie jest zbyt chętna do e, wypisywania takich recept. E, w, w, w jaki sposób... E, najlepiej zdobyć receptę marihuany, na medyczną marihuanę. Uh -huh, uh -huh. Najłatwiej, najszybciej, prawdę mówiąc, powiem Wam, kontaktując się z nami, ponieważ od niedawna właśnie uruchomiliśmy taką współpracę z trzema poradniami konopnymi, więc mamy już kontakt do anestezjologa, ginekologa, e, psychiatry, psychologa, i myślę, że jeszcze tu paru się dodatkowo pojawi, więc są w tym momencie podpisane umowy partnerskie, gdzie w zależności od możliwości budżetowych, bo to oczywiście niestety nie jest w tym momencie ta, ta, tania sytuacja, przekierowujemy pacjenta do poszczególnych poradni w celu uzyskania właśnie konsultacji, dawkowania, zaświadczenia o leczeniu się oraz, oraz recepty. W Polsce mniej więcej wygląda to tak, że z moich obliczeń mamy Możemy mieć w tym momencie około 10 plus minus 10 klinik, które ja przynajmniej kojarzę w Polsce, które, które przyjmują na różnym poziomie, na różnej jakości, w różnym zakresie, czy internetowo, czy stacjonarnie. No i oczywiście problem z lekarzami jest, ponieważ, ale to nie tylko z lekarzami, prawda, ponieważ medyczna marihuana przez, przepraszam, konopie indyjskie przez 100 lat były stygmatyzowane. No i teraz kolej, będzie potrzeba kolejnych kilku czy kilkunastu lat, żeby to odkręcić, pokazać, że jest to też i medycyna, to nie jest tylko rekreacja i na pewno to nie jest ciężki narkotyk w porównaniu z wieloma innymi substancjami, które są w medycynie też standardowo stosowane od lat więc tu jest duża, duża potrzeba edukacji w tym zakresie. Na szczęście ci lekarze się pojawiają, na szczęście już jakiś czas temu izby lekarskie zaczęły szkolić lekarzy. Rynek konopny w Polsce i na świecie dynamicznie się bardzo rozwija. Jeszcze w czasach korona, korona świrusa jest to opcja na, na odbudowę gospodarki, jakby nie patrzeć, nie tylko w tej branży medycznej, ale też i przemysłowej, żywnościowej, odzieżowej, więc naprawdę to jest fajny, fajny, fajna misja i fajny biznes, jeśli ktoś chce wejść w tego rodzaju tematykę, i się nie boi, tak? Nie boi się tej rośliny i tych struktur. Ja myślę, że to jest to bardzo dobry czas na takie rzeczy. No właśnie, jeszcze może na koniec takie podsumowanie. Właśnie koronawirus i inne wirusy ACBD. Bo z tego co wiem, CBD też ma takie właściwości, które pomagają wspierać naturalną odporność organizmu. I czy coś na ten temat może wiesz? No tak, oczywiście, oczywiście. Nie pojawiły się żadne badania, i żadne badania tak szybko się nie pojawią na temat tego, że CBD czy THC działa przeciwko covidowi, prawdę mówiąc, tak? Ale jednak system immunologiczny wspiera, uspokaja nas. Pamiętajcie o tym, że oczywiście cały COVID to jest też gruba manipulacja stresem, tak, więc z drugiej strony kanabidowa. Pandemia strachu. Tak, pandemia strachu. I nie tylko. Oczywiście ten wirus występuje, jakby nie patrzeć, bo ja też go przychodziłem 3-4 razy, już mniej więcej znam objawy, wiem, na czym to polega. I sobie czasami stosuję CBD, czasami na sobie zarzuca, czasami coś innego i jest ogólnie ok Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa przede wszystkim nasze nastawienie do tego tematu i na pewno CBD tutaj uspokaja, wyostrza i, i bardziej uziemia człowieka, bo moim zdaniem to najbardziej jest istotne w przechodzeniu tej transformacji globalnej, jeśli chodzi o wojnę biologiczną. Tak, to ja dziękuję Tobie, Jarku, za rozmowę. Myślę, że pojawiło się tu bardzo wiele cennych informacji dla słuchaczy. Ja odsyłam Was też do strony jarka: biochem.pl, a także na medycznamarihuana.com. Tam znajdziecie bardzo dużo badań i ciekawych informacji. I nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś dodać, Jarku, na koniec? Nie, dziękuję bardzo. <słyski> To do zobaczenia i zapraszam też do subskrybowania kanału. Będzie takich nagrań, pojawiało się na pewno więcej z kolejnymi gośćmi. Będzie dużo wartościowej i ciekawej wiedzy. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.